piłki na zewnątrz była bardziej korzystna. Ja bym powiedział nawet, że jakby Kotorowski już pogodził się z losem, widząc, że za chwilę padnie bramka, że ta piłka będzie w siatce i że to jest jego wina, bo on już jakby zrezygnowany siedzi, rozkłada ręce, patrzy, co się wydarzy i chyba no, też z jego perspektywy było widać, że błogosławił na spalonym niebie. Znaczy, wiedział, który zawodnik biega, tak? Zawodnik biega, który jest dosyć dalej. Na pewno na pozycji spalonej niebu widać, że tutaj Kotorowski nie protestuje po zdobytej bramce, także sędzia tutaj troszkę pomógł. Ja bym jeszcze tak wrócił do tych stałych fragmentów gry, to jest kolejny mecz Lecha, gdzie mają problemy. Tutaj może jeszcze nie ma tych strzałów, ale wszystkie piłki, które Lech stara się wybić na 16-18 metr, tam już dwóch piłkarzy Salzburga czeka i te strzały z daleka są na tej murawie zmarzniętej niebezpieczne też dla bramkarza, także też wiadomo, tutaj Roman Kołtoń starał się też tłumaczyć.